Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, nie od dziś wiadomo, że Magnus Carlsen to wielki szachista, wielki gracz, niesamowity talent. No cóż tu dużo mówić, Mozart szachów. Właśnie trwa Tata Steel Chess Masters 2023. Jego przeciwnikiem jest Max Ludlu Parham, Irańczyk, młody zawodnik, ambitny, ponad 2700 ranking. Chcę pokazać partię bardzo pouczającą, która nie była taka łatwa, jak się na początku może wydawać. Już zaraz przejdę do rzeczy. Wspomnę tylko, że Magnus emanuje, znaczy to jest takie moje odczucie, emanuje takim spokojem podczas gry w szachach, szczególnie klasycznych, i taką pewnością siebie. Mam wrażenie, że on po prostu jeszcze więcej, jeszcze dalej widzi od zawodników. Na pozór w prostych pozycjach wydawałoby się, że często są remisy, znaczy ocena sytuacji może być remisowa, a Magnus dostrzega tam pewnego rodzaju niuanse. No więc przejdźmy do rzeczy. Bardzo pouczająca partia, również końcówka. D4, D5, Magnus tutaj czarnymi odpowiedział D5, C4, E6, skoczek, skoczek, gambit hetmański, wymienny wariant, więc tu się wszystko normalnie teraz klaruje, powstaje tak zwana struktura karcbarcka, tutaj posunięcie E3, H6, goniec H4, nie są to jakieś nadzwyczajne na razie ruchy, normalne. Goniec G4 i to już jest pierwsze posunięcie, takie można by powiedzieć, nie super teoretyczne, rzadko się taki ruch chyba widuje, przynajmniej ja widywałem bardzo rzadko. No oczywiście można by się pokusić pewnie o F3, to jest pewnie też prowokacja do tego, żeby skoczek nie mógł swobodnie zagrać, jednak hetman zagrał na A4. Tutaj dobrym ruchem jest zagranie też na hetman C2, hetman na B3, żeby atakować na przykład pionka. Jednak nastąpił szach, na co Magnus C6, goniec D3, roszada, posunięcie H3, goniec na H5 i teraz Parham zagrał hetman C2. Zwróćcie uwagę na czas, ile on myślał nad tym posunięciem. To jest dopiero 11 ruch, 1.16 i tutaj 17 minut plus 16, no 30 ponad minut myślał nad posunięciem. Hetman C2. No właśnie, Magnus miał tutaj wszystko przygotowane. Zobaczcie, C5, 9 minut nad tym myślał, ale chodzi tutaj o to, że hetman z gońcem na diagonali dobrze kontrolują te pola i ten goniec zaraz będzie poczęstowany ruchem G4, będzie musiał zagrać na G6 i po prostu czarne stracą pionka. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa, co innego jak pionek by stał na H7 bardzo standardowo. No jednak Magnus stwierdził, to też jest taka fajna nauka, że jeżeli nas atakują na skrzydle, a to jest poniekąd jakiś tam atak, tak to stwierdźmy w ten sposób, to on gryzie w centrum, ruch C5, ale to jest jak najbardziej dobre posunięcie, które otwiera przede wszystkim centrum. No tutaj nie ma co stać w miejscu i czekać na egzekucję. Po wybiciu przypuszczam, że jakieś D4 można by było zagrać i otwierać bardzo mocno pozycję, tym bardziej, że tak. Czarne mają roszadę, białe jej nie mają i jeszcze nie mogą zrobić, więc tutaj C5, atak w centrum, G4, bicie na D4 z tempem, bicie oczywiście, goniec G6, wybicie, wybicie, no i tutaj Irańczyk po prostu wziął pionka i wydawałoby się, że białe tutaj stoją świetnie, wzięły pionka, jest fajnie, atakują króla, nic z tych rzeczy, moi drodzy, tutaj działa piękna taktyka, ja nie wiem, czy Irańczyk to widział, szczerze mówiąc, bo to jest dosyć łatwe, mianowicie skoczek na G4. Piękny ruch. I teraz wyobraźmy sobie. Hetman zbija, zbijamy na H4 gońca. Goniec zbija, to my zbijamy z szachem, więc nie tracimy materiału. Nastąpił szach na E6 i wieża F7, czyli zasłona z jednoczesną obroną. To się wszystko dobrze trzyma. Nastąpiło HG i goniec oczywiście odbił i przy okazji jest atak na pionka. Skoczek F3. Nie można wybić z wiadomych względów, więc skoczek zasłonił też dojście do pola F2. Hetman F6. Magnus proponuje wymianę hetmanów, na co Parham się godzi. I ta pozycja, moi drodzy, jest równa, ale białe tracą pionka. Magnus oczywiście na pewno to widział, grając już posunięcie C5. Jestem przekonany, że te pozycje ma dobrze przeanalizowane. On tutaj gra po prostu na rozwój. Mimo,
że jest pionek mniej u czarnych, to silnik, a oczywiście ocena silnika, wiecie, no tutaj jest 0-0, ale z lekkim nastawieniem jednak na czarne, więc coś tu w pozycji musi nie grać u białych teoretycznie. Wieża zagrała na D1, czyli z obroną pionka, szach wieżą na E8 i skoczek E3. Zwróćcie uwagę, że rozwój figur i aktywność figur ma ogromne znaczenie w szachach. Dobra nauka od mistrza świata. Wieża E4. Proste posunięcie. Atakujemy tu, atakujemy tu. Dlaczego mamy próbować szukać jakichś genialnych, wspaniałych ruchów, jak można grać w szachy prosto? Prosto to się mówi, czasami po prostu jest też łatwo znaleźć łatwe ruchy. Dobra, bo się zaczynam plątać. W każdym razie chodzi mi o to, że to są proste zagrania i bardzo, bardzo logiczne. D5, skoczek B4, D6. Pionek zasuwa. Na szczęście goniec zawsze pilnuje D8, więc zdąży zagrać. Skoczek C2 upraszcza pozycję, wybija tego właśnie skoczka z E3, który był bardzo aktywny, mądra rzecz i wieża G4. Czyli pionki się wyrównują, ale tu są dwa wolne, tu są dwa wolne. Kto będzie lepszy? Zobaczmy. Wieża zagrała na D5, wieża D7. No, przyblokować trzeba. No i teraz plan jest prosty. Zobaczcie, że goniec działa świetnie. Pilnuje tutaj tych ważnych pól. Ten skoczek nie może za bardzo sobie pofikać. Za chwilę pójdzie król na F7, król na E6 i robi się bardzo ciężko białymi. Ta pozycja, uważam, jest bardzo trudna dla białych. Wieża F1. Okej, pewnie tutaj Parham liczył na to, że król F7, a wiadomo, że Magnus nie podstawi, bo skoczek E5 by zadziałało. Więc goniec po prostu wziął pionka. Czyli chwilowo pionek więcej u czarnych. Dlaczego by nie? Wieża D3. Goniec wrócił, tak po prostu. Wieża D5. Nie wiem, o co chodzi białym. Białe jakby były sparaliżowane. Wieża B4. Magnus szuka kolejnej aktywności dla swoich figur. Wieża D1 i król F7. Podchodzimy tutaj coraz bliżej. Wieża na D3. Król E6. No, wieża na D3 okazuje się błędem, ale tak naprawdę tutaj już jest pozycja bardzo trudna białymi. Wieża D3. Król E6. Skoczek na D2. Wieża A4. Zobaczcie, nie ma tu jakichś wielkich zagrań. To są proste posunięcia. Takie, powiedzmy, gramy w taki sposób, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy i starać się kontrolować sytuację. Tak gra właśnie mistrz świata i to jest bardzo niewygodne dla przeciwników. Posunięcie A3. No i teraz mały zabieg kosmetyczny, oczywiście, jak zagrać tutaj i uprościć grę. Mianowicie. Wieża bije A3. Okazuje się, że po wybiciu, i tak też poszło, król zbija wieżę, zbija na A7, tutaj biały, nie ma za bardzo wyjścia. Król odbija, skoczek daje szacha, król D5, odbicie, odbicie. Magnus na to poszedł, na tą końcówkę wieżową. Jest to wygrana końcówka wieżowa i teraz zwróćmy uwagę, jak on to realizuje, bo no, zakładam, że nie dla wszystkich będzie to takie proste. Szach na A5, król C4. No i teraz Magnus właśnie wybiera tę stronę, będzie chciał wspomagać tego wolnego pionka. Na szczęście tu jest jeden pionek, który zatrzymuje tego. On nie musi bronić wszystkich pionków. Oczywiście wieża F5, no to wieża D6 bronimy. Tutaj wieża F4, król B3. Zobaczcie, że nawet nie idzie na C3, tylko na B3. To jest też mądre zagranie, bo niby blokuje pionka, ale daje możliwość dla swojej wieży, żeby odciąć potem króla. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Wieża F5, król A4. A no to też jest, zobaczcie, sprytne. Przy okazji, tutaj, jak gra tak, to ma opcję taką, żeby pionek miał podparcie. Tutaj tak głównie też o to chodzi, ale też odcięcie tej linii, zaraz zobaczymy. Wieża dała znowu szacha, król A5, czyli śpieszmy się powoli. Blisko tego pionka zaraz będziemy współpracować, no bo tu już widzimy, że jak wieża dałaby szacha, to idziemy pionem do góry, królem i to jest dosyć łatwe. Wieża H4, pionek zasuwa, bicie na H6. Zobaczcie też, że czarne nie bronią specjalnie już pionka H6, nie jest to potrzebne. B4 zasuwa pion, E4, król A4 i E5. Mogłoby się wydawać, że tutaj białe jeszcze zostawiły świetną pułapkę, no bo oczywiście nie można bić, bo wieża zbija, ale jest wieża na E6. Wieża zbiła na F6, no i oczywiście nie bijemy wieży, tylko pionka na E5. I tutaj chodzi o to, że król D1 i wieża C5, bardzo mądre zagranie, bardzo potrzebne zagranie, żeby ten król nie przedostał się tutaj do tego obozu. I to jest piękna już klasyczna końcówka wieżowa. Zwróćmy uwagę, po szachu król zagrał na B3, wieża D6, król tutaj na A3, znowu szach, król na B2. Tutaj się nie śpieszymy, spokojnie,
dla tego pionka znajdzie się miejsce. B3, wieża wróciła daleko, król B1, B2, wieża A8. No i w takich sytuacjach wystarczy odpędzić tego króla grając szacha. Koniec partii, tutaj się białe poddały, dlatego że jakby białe zagrały na F6, no to mamy posunięcie król na C1 z dorobieniem hetmana. Więc końcówka prościutka. Moi drodzy, no cóż, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Analiza krótka, mam nadzieję, że wartościowa. Fajne te szachy są Magnusa. Podsumowując, aktywność figur jest bardzo ważna. Nie zawsze pionki się liczą, nie zawsze atak się liczy, tylko chłodna kalkulacja, dobra ocena pozycji i wykończenie przeciwnika. No więc to tyle z mojej strony na dzisiaj. Pozdrawiam, cześć.